W tym filmie opowiem, co to jest skala logarytmiczna. Ale zacznę od przypomnienia, co to jest taka zwykła skala liniowa, czyli taka, do której jesteśmy przyzwyczajeni już od szkoły podstawowej, gdzie uczyliśmy się o osi liczbowej. Tutaj mam taką oś liczbową przygotowaną, żeby nie musieć jej rysować odręcznie. No i teraz tak, na osi liczbowej mamy 0. No to jest początek osi liczbowej. No i teraz, jeżeli od zera przesuniemy się o jakiś odcinek, o długości powiedzmy 10, to jaka liczba będzie w tym miejscu? No to jest trywialne pytanie. Oczywiście tutaj będziemy mieli 10. Jeśli przesuniemy się w prawo o 10, to będziemy mieli 10. Jak startując z tego punktu, przesuniemy się znowu w prawo o odcinek takiej samej długości, to znowu dodamy 10, czyli będziemy mieli tutaj 20. No i oczywiście, jak przesuwamy się w lewo o odcinek takiej długości, no, przesuwamy się stąd dotąd o 10, ale w lewo to znaczy, że odejmujemy 10. Więc podobnie, jak przesuniemy się od 0 w lewo o 10, to będziemy mieli znowu minus 10, czyli w tym miejscu będzie minus 10. Jak jeszcze raz się przesuniemy w lewo o odcinek znowu tej samej długości, te wszystkie odcinki są w zamierzeniu tej samej długości, to znowu odejmiemy 10, czyli będziemy mieli minus 20. No i wszyscy wiedzą, że tak to działa. Jak na przykład chcę mieć 5 na mojej osi liczbowej, to co muszę zrobić? Muszę odłożyć odcinek, którego długość się zrówna. Połowie długości tego odcinka. Dlatego, że 5 to jest połowa 10, czyli tutaj będę miał 5. Tak samo, jak przesunę się w lewo o taki odcinek, no to będę miał minus 5. Żeby dostać 1, to muszę ten odcinek podzielić na 10 części, równych części, no i tutaj powiedzmy, że to jakoś tak będzie ten podział wyglądał: 2, 3, 4, no więc to jest 1. Odcinek takiej długości, tutaj będę miał 1. No dobrze, to było takie przypomnienie. A teraz jak to wygląda na skali logarytmicznej? Czym się taka skala różni od skali liniowej. Czyli teraz zajmiemy się skalą logarytmiczną. Skalą logarytmiczną. No to znowu sobie tutaj wstawię. Moją oś liczbową. No i tym razem początek mojej osi liczbowej oznaczę jako 1. Dlaczego wybrałem 1, a nie 0. To Zachęcam do zastanowienia się nad tym, ale już po obejrzeniu tego filmu. No i teraz tak. Tutaj dodawaliśmy 10. Dodawaliśmy jakąś ustaloną wartość. Natomiast na skali logarytmicznej, to jest tak, że jak startuję z jakiegoś punktu i przesuwam się o jakąś ustaloną długość w prawo, to to odpowiada mnożeniu. No i w tym wypadku wybiorę sobie to jest wybór mojej jednostki, że przesunięcie się o od odcinek takiej długości będzie odpowiadało pomnożeniu przez 10. Więc w tym miejscu będę miał 10, dlatego że 1 razy 10 to jest 10. Jak przesunę się startując z tego miejsca, znowu o odcinek tej samej długości, no to tak jak tutaj so się umówiliśmy, tak jak sobie zdefiniowałem, muszę pomnożyć tę wartość, z której startowałem, przez 10. Więc 10 razy 10 to będzie 100. Czyli w tym miejscu będę miał 100. Jeżeli bym się przesunął tutaj znowu dalej o 10, to miałbym 1000, dlatego że 100 razy 10 to będzie 1000 i tak dalej. No to nie trudno się domyślić, że przesuwanie się znowu w lewo oznacza dzielenie przez 10. No bo żeby dostać dość stąd tutaj, to muszę jakby w odwrotną stronę zdziałać, czyli zamiast pomnożyć muszę podzielić. No więc dzielenie przez 10 to jest inaczej mnożenie przez odwrotność, czyli to będzie mnożenie przez 1 dziesiątą. Więc jeżeli teraz wystartuję z jedynki, przesunę się w lewo o taki odcinek, co odpowiada pomnożeniu przez 1 dziesiątą, czyli podzieleniu przez 10. No to tutaj będę miał właśnie jedną dziesiątą w tym miejscu. Jak przesunę się znowu w lewo o odcinek tej samej długości. No to będę miał znowu dzielenie przez 10, czy też równoważnie mnożenie przez 1 dziesiątą, 1 dziesiąta razy 1 dziesiąta tutaj będzie 1 setna. No i widzimy już pierwszą zaletę skali logarytmicznej, mianowicie taką, że tutaj pokrywamy dużo większy zakres wielkości, że tutaj mamy już na tej osi wielkości od jednej setnej aż do 100. Gdybyśmy na tej osi chcieli mieć 100, to tutaj byśmy musieli dziesiątkę dodawać 10 razy i wyjechalibyśmy tutaj daleko za ekran na lewo. A z drugiej strony tutaj jeżeli byśmy chcieli rozpatrywać jakieś bardzo małe liczby, no to tutaj bardzo słabo będzie widać. Natomiast tutaj te małe liczby również są dobrze reprezentowane. No mamy dużą rozdzielczość, jeżeli chodzi o te małe liczby. No i dosyć szybko osiągamy te bardzo duże liczby. To jest właśnie ta główna i zasadnicza zaleta stosowania skali logarytmicznej. No dobrze, ale to zaznaczyliśmy, gdzie jest 1, 10, 100, 1 dziesiąta, 1 setna. A jak teraz na tej osi zaznaczyć, gdzie jest na przykład 2? Jak dwójkę zaznaczyć na tej osi? Zastanówmy się nad tym. No to może zacznijmy od czegoś prostszego. Co to znaczy, że, że się przesunęliśmy stąd, tutaj? Gdybyśmy chcieli zapytać, ile razy muszę odłożyć ten odcinek, ten mój, Zielony odcinek, który tutaj sobie na początku wybrałem jako jednostkę równą 10, żeby dojść do 100. No to wiem, że muszę tutaj odłożyć go dwa razy. Muszę pomnożyć 10 razy 10 i to jest odpowiada mnożeniu przez 100. Czy też to jest po prostu 10 do kwadratu. No więc, jeżeli wiem, że odkładanie tego odcinka oznacza mnożenie przez 10, no to mógłbym zadać takie pytanie: ile razy muszę ten odcinek odłożyć, czyli do której potęgi muszę podnieść dziesiątkę, żeby dostać 100? No i tutaj odpowiedź jest napisana. No, ten znak zapytania jest równy po prostu 2. No ale co to jest wykładnik? Jaka funkcja odpowiada na pytanie o wykładnik? No odpowiada na to funkcja logarytm. Czyli logarytm o podstawie 10 ze 100 jest równy 2. I ja stąd wiem, że muszę ten mój odcinek, który wybrałem jako moją wzorcową dziesiątkę, odłożyć dwa razy, żeby dojść od jedynki do 100. No to teraz, jeżeli chcę zaznaczyć na, moim, na mojej osi liczbowej dwójkę, no to muszę po prostu obliczyć, ile jest równy logarytm o podstawie 10 z dwóch. I wtedy będę wiedział, ile razy ten odcinek muszę odłożyć, żeby dostać dwójkę. Oczywiście tutaj dostanę pewien ułamek, no to będzie pewna część tego odcinka, żeby dostać dwójkę. No i żeby obliczyć, ile to jest, to użyję kalkulatora. Czyli tak, chcę obliczyć logarytm. No i tutaj mam taki przycisk log. Jak na kalkulatorze mam przycisk log, to on najczęściej oznacza logarytm dziesiętny. Przycisk ln natomiast oznacza logarytm naturalny, więc obliczam logarytm dziesiętny z liczby 2. No i to wychodzi 0,301 w przybliżeniu powiedzmy. Czyli to jest 0,301, czyli to jest mniej 30. Czyli muszę odłożyć Mniej więcej 3 dziesiąte tego odcinka na tutaj na tej osi. No to powiedzmy, że 3 dziesiąte to wypadnie gdzieś tutaj. Czyli tutaj gdzieś będzie dwójka. No i teraz wiem, że, od, że przesunięcie się w prawo o taki odcinek od jedynki do dwójki oznacza pomnożenie przez 2. No więc jeżeli odłożę ten odcinek jeszcze raz, to to będzie odpowiadało znowu pomnożeniu przez 2. Czyli startując dwójki, mnożąc ją przez 2 docieram do czwórki, czyli tutaj będzie czwórka. Tu jest 2, tu jest 4. Jak odłożę ten odcinek jeszcze raz, to dojadę do ósemki, tak, no bo 2 razy 2 to jest 4, 4 razy 2 to jest 8. Czyli widzimy, że dwójka, czwórka i ósemka leżą w równych odstępach od siebie. Dlatego, żeby przejść od 1 do dwójki trzeba pomnożyć przez 2, przez żeby od dwójki do czwórki trzeba pomnożyć przez 2 i od czwórki do ósemki trzeba pomnożyć przez 2. Więc tak jak mówiłem, podkreślę to jeszcze raz, na skali logarytmicznej przesuwanie się o odcinek ustalonej długości oznacza mnożenie przez ustaloną wartość. Na przykład przesuwanie się o ten zielony odcinek oznacza mnożenie przez 10. Przesuwanie się o ten pomarańczowy odcinek, odcinek takiej długości oznacza mnożenie przez 2. No dobrze, no a teraz mogę korzystając z tego, łatwo znaleźć, gdzie jest piątka. Jak to zrobić? No bo skoro przesuwanie się w prawo o taki odcinek, który tutaj sobie obliczyłem na kalkulatorze, Oznacza mnożenie przez 2, to przesuwanie się w lewo oznacza dzielenie przez 2. Więc jeżeli teraz wystartuję z dziesiątki i przesunę się w lewo taki odcinek, no to dostanę piątkę, dlatego że 10 podzielić przez 2 to jest 5, czyli gdzieś tutaj wypadnie mi piątka. No dobrze, co jeszcze mogę chcieć? Mogę chcieć na przykład mieć trójkę. No to, żeby znaleźć trójkę, no to znowu użyję kalkulatora, żeby obliczyć, ile jest równy logarytm dziesiętny z 3. Czyli chcę obliczyć logarytm z 3. Ile to będzie? No to jest 0,477. Ok, to w przybliżeniu sobie to napiszę, że to jest 0,477. Czyli to jest prawie połowa. Czyli trójka wypada prawie, że w połowie długości tego odcinka. Czyli będzie gdzieś tutaj ta moja trójka. No i teraz, czyli stąd dotąd, taki odcinek odpowiada mnożeniu przez 3. No to łatwo jest teraz znaleźć 9, no bo 3 razy 3 to jest 9, więc jak odłożę ten odcinek jeszcze raz tutaj, już trochę się tu robi gęsto, no to tutaj dostanę 9. Tutaj gdzieś będzie 9 na mojej osi. No i czego tu jeszcze nie mam? No nie mam szóstki. Żeby dostać szóstkę, to musiałbym, startując z trójki, Pomnożyć ją przez 2, czyli przesunąć się znowu pomarańczowy odcinek, i dostanę wtedy szóstkę, która wypadnie. Gdzieś tutaj. No nie mam jeszcze siódemki, czyli tutaj gdzieś będzie szóstka. Nie mam siódemki, żeby zrobić siódemkę, to bym musiał znowu użyć kalkulatora. No a tutaj gdzieś będzie siódemka i widzimy już, że te liczby kolejne. Są w coraz mniejszych odległościach od siebie. Widzimy, że jest bardzo duży skok z jedynki do dwójki, potem jest mniejszy z dwójki do trójki, jeszcze mniejszy z trójki do czwórki, i potem tutaj się coraz bardziej to wszystko zagęszcza. No, a gdybyśmy teraz przesunęli się do... dalej, no bo tutaj po tym zagęszczeniu dochodzimy do dziesiątki, no i jeżeli teraz użyjemy tego odcinka, który odpowiada mnożeniu przez 2 i wystartujemy z dziesiątki, przesuniemy się w prawo taki odcinek, no to tutaj dostaniemy 20. Przesuniemy się dalej, będziemy mieli 30, 40, 50 i tak dalej. I te liczby znowu tutaj będą się zagęszczać, aż dojdziemy do 100. No dobrze. Więc tak wygląda podziałka na, na skali logarytmicznej. No i widzimy już, skąd się bierze nazwa. No bo tutaj, żeby znaleźć pozycję jakiejś liczby na tej osi, to trzeba obliczyć logarytm z tej liczby przy zadanej podstawie. No tutaj tą podstawą był 10, tutaj naszą jednostką, tak po prostu, wybrałem była dziesiątka. Więc skąd się bierze nazwa tej skali logarytmicznej? Jak już mówiłem, zaletą stosowania tej skali jest to, że ona pokrywa bardzo duży zakres wielkości, od bardzo małych do bardzo dużych. No i tę skalę w wielu sytuacjach się wykorzystuje. No i okazuje się, że nasze zmysły, nasz wzrok czy słuch, również są wrażliwe na natężenie dźwięku czy światła, właśnie w skali logarytmicznej. No ale to już jest temat na oddzielny film. A na koniec jeszcze raz podkreślam, że o ile na skali liniowej przesuwanie się o odcinek o ustalonej długości w prawo oznacza dodawanie pewnej stałej wartości, przesuwanie się w lewo oznacza odejmowanie, to na skali logarytmicznej przesuwanie się w prawo o odcinek o ustalonej długości oznacza mnożenie przez pewną ustaloną wartość, a przesuwanie się w lewo oznacza dzielenie. Taka jest różnica, zasadnicza różnica między dwoma skalami.